Dzisiaj akurat drugiego dnia przygotowaliśmy między innymi panele dyskusyjne z autorami książek, które inspirują się słowiańszczyzną. Przygotowaliśmy również różnego rodzaju atrakcje z udziałem wczesnośredniowiecznych rekonstruktorów historycznych, a także jarmark z około 60 wystawcami, rzemieślnikami, autorami książek, a także spotkania autorskie przy ogniskach. To jest oczywiście współczesna wariacja na temat tego, jak się mogli ubierać nasi przodkowie, na temat polskich strojów ludowych, no ale żeby było jasne, to nie jest strój ludowy, to jest współczesna wizja, uszyty przez koleżankę ze stoiska, którą znajdziecie jako rekodzieło KAS, bo właśnie o to chodzi w tym zainteresowaniu, że ono się może przejawiać w naprawdę różnych sferach, że jest to z jednej strony wiedza, nauka, no a z drugiej strony także styl życia i moda i to, jak wyglądamy, jak się ubieramy. To są przede wszystkim stylizowane niestety. Oczywiście zdarzają się łuki, które są faktycznie rekonstrukcjami, czy to łuki płaskie, czy to łuki kompozytowe, refleksyjne. Natomiast przede wszystkim są to tak naprawdę już nowoczesne materiały, które są po prostu stylizowane na znaleziska. Są pewne udogodnienia czasami, czy to jakieś półki, czy też tak naprawdę już cięciwy są robione z zupełnie innych materiałów. Nie są to ścięgna, tylko tak naprawdę już drakon, tak się to nazywa bodajże. I one przede wszystkim lepiej pracują, są bardziej wytrzymałe, no i przede wszystkim też tańsze.